W tym poradniku pokażę wam w jaki sposób zrobić tak fajnie animowaną ramkę wokół waszego zdjęcia i na pewno ten sposób przyda wam się, żeby uatrakcyjnić wasze filmy, szczególnie tutorialowe, gdzie pokazujecie się na przykład w rogu ekranu i chcielibyście, żeby wasz widok kamery wyglądał po prostu lepiej. Dlatego zaczynajmy. Jesteśmy w Davinci i w tym momencie, tak jak widzicie, mam już pocięty swój film. Tutaj u góry mam widok kamery w prawym dolnym rogu. Muszę to po prostu zaznaczyć. To, co wam polecam to zrestartujcie sobie wielkość tego obrazu na czas jak będziemy tworzyć efekt tej animowanej ramki. Zaznaczony klip klikamy prawym przyciskiem New Compound Clip i utwórzmy sobie Compound Clip, który nazywa się Widok Kamery. Klikamy Create. Teraz, gdy mamy już scalony widok naszej kamery, przechodzimy do zakładki FX tutaj w lewym dolnym rogu. Jeżeli jej nie macie, u góry klikamy sobie FX i wpisujemy Fusion. Następnie przeciągamy ten efekt na Timeline i rozszerzamy na całą długość naszego klipu. Klikamy ten efekt zaznaczony i przechodzimy do zakładki Fusion. Tutaj na dole mamy zakładkę Notes. Oczywiście jeżeli nie macie jej aktywnej, to tutaj u góry klikamy sobie i z Media Pool wybieramy widok naszej kamery, przeciągamy sobie. Tutaj i z zaznaczonym tym Media in 1 wciskamy 1 na klawiaturze i pojawia nam się podgląd tego punktu. Teraz, gdy mamy to zaznaczone, klikamy pierwszą ikonkę Background. Pojawiają nam się dwa punkty Background 1 i Match 1. Oczywiście możemy Match 1 sobie kliknąć i włączyć podgląd na ekranie pierwszym. Następnie klikamy na Match 1 i wprowadzamy sobie maskę i ta maska to jest po prostu kształt naszej kamery. Może być eliptyczna, okrągła bądź kwadratowa lub prostokątna. Zróbmy sobie prostokątną. Łączymy sobie kwadracikiem z Merge 1 i w tym momencie mamy już tutaj podgląd naszej maski, ale żeby wszystko było dobrze widoczne, to musimy oczywiście sobie kliknąć na Merge 1 i wciskamy jedynkę. I tak jak widzicie, maska jest niestety odwrócona, to co musimy zrobić, klikamy sobie prawym przyciskiem na Match 1 i klikamy Swap Inputs. W tym momencie, tak jak widzicie, jest to wszystko wyczernione. Ale gdybyśmy teraz nałożyli ten widok kamery na nasz ekran, to niestety będą widoczne te czarne paski po bokach. Klikamy dlatego na Background 1 i zmieniamy alfa z jedynki na 0. Wracamy do naszego rektangu 1. I zmieniamy tutaj kształt naszej maski. Zróbmy sobie coś takiego: lekko zaokrąglimy rogi, i tak zostawimy. Myślę, że jest OK. Zaznaczę sobie to, przesunę do góry. I teraz ponownie wybieramy Match 1 i będziemy robić pierwszą ramkę. Klikamy znowu na Background. Pojawiają nam się kolejne dwie ikonki. Następnie kopiujemy tą maskę, czyli klikamy, zaznaczamy, wciskamy Ctrl C. Klikam w wolne miejsce, Ctrl V, maska się nam skopiowała, łączymy maskę z Merge 2 i w tym momencie musimy sobie zmienić kolor. Wybieramy kolor, który będzie naszą ramką, załóżmy to będzie taki ciemno-niebieski kolor. Klikamy OK. Teraz musimy włączyć podgląd tego naszego punktu, klikamy na Merge 2 i klikamy 1. I tak jak widzicie, maska z tym kolorem jest już widoczna, nie widzimy niestety zdjęcia, dlatego klikamy sobie na naszą maskę lewym przyciskiem myszy, odznaczamy opcję SOLID tutaj w zakładce po prawej stronie inspektora, i następnie zwiększamy Border width, czyli szerokość naszej ramki. I tak jak widzicie, obrys wokół naszej kamery już powstał. Teraz będziemy tworzyć animację naszej ramki. Klikamy na Merge 2. I w pierwszą ikonkę Background znowu pojawiają się dwie dodatkowe ikonki. I znowu kopiujemy naszą maskę, czyli klikamy lewym przyciskiem na maskę Ctrl C, klikamy w puste pole, Ctrl V, i tym razem łączymy naszą maskę z background, nie z merszczy, tylko z background. Kwadracik z trójkącikiem, i znowu musimy włączyć podgląd Merch3. Czyli klikamy lewym przyciskiem, jedyneczkę, i w tym momencie mamy czarną ramkę, ponieważ tutaj mamy wybrany kolor czarny. I to, co teraz musimy zrobić, to zmieniamy kolor. Na przykład zróbmy sobie taki jasno-niebieski. To nam wszystko się pojawiło, i znowu musimy przejść do naszej maski. Klikamy lewym przyciskiem na Rectangular 111. 1, 1. I w zakładce inspektor mamy taką opcję jak długość, i musimy ją delikatnie skrócić. Następnie tą część animowaną możemy lekko rozmyć, będzie po prostu to lepiej wyglądało. Mamy taką opcję soft edge, i to co musimy teraz zrobić, to oczywiście zanimować ten ruch. Tutaj na timeline wybieramy pozycję 0. Następnie wracamy do inspektora, klikamy klatkę kluczową przy position, jest ustawiony na 0. Przechodzimy na timeline do naszego ostatniego punktu, do naszej ostatniej klatki. Znowu klikamy klatkę kluczową przy opcji Position i tutaj ustawiamy wartość na 1. I teraz, jeżeli odtworzymy film, zobaczycie, że ta ramka już jest animowana. Oczywiście, w moim przypadku ten render po prostu w tym momencie nie da rady, ponieważ komputer jest mocno obciążony nagrywaniem. Ale tak, jak mówię, sprawdźcie sobie, ta ramka już powinna być animowana. To, co możemy zrobić, żeby polepszyć ten efekt, to możemy sobie tutaj kliknąć na Background 3, a następnie Control Spacja i wpisać sobie opcję Glow. Wybieramy sobie pierwszy efekt, klikamy Add. W tym momencie on się już tutaj dodał i teraz w zakładce Inspektor mamy kilka fajnych opcji, czyli na przykład Glow Size, opcję Glow. Warto sobie wszystko posprawdzać i dopasować efekt do tego, co chcecie uzyskać. Ostatnią rzeczą, którą musicie zrobić, to kliknąć na warstwę Merch czy i kwadracikiem połączyć ją z Media Out. Teraz możemy sobie przejść do zakładki Edit. Dezaktywujemy sobie widok kamery spod spodu czyli z wciśniętym altem. Zaznaczam tę warstwę, klikam D i, tak jak widzicie, ten efekt już jest dodany. Klikam na klip Fusion Composition. Mogę go oczywiście zmniejszyć i ustawić kamerkę w rogu ekranu. No i, tak jak widzicie, efekt już jest dodany. Teraz wyświetla Wam się film na temat tego, jak zmienić kształt Waszej kamery na bardziej nietypowy. Zachęcam do obejrzenia.